Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj sobie zrobimy szybki poradnik na temat obciążeń na dobrą siłownię. Weźmiemy sobie cztery typy obciążeń. Nie biorę tutaj pod uwagę obciążeń takich olimpijskich na zawody, ponieważ z tego co wiem, z tego co piszecie w komentarzach, każdy raczej jak robi domową siłownię, to stara się szukać rozwiązań budżetowych. Więc skupimy się na tych czterech takich najbardziej popularnych, najtańszych typach obciążeń. Szybko postaram się powiedzieć na temat każdego z nich parę słów. Zrobimy sobie jeden test, a jeżeli ktoś chce trenować trójbój, ktoś chce na poważnie się do tego brać, to faktycznie trzeba wtedy pomyśleć o takich kalibrowanych obciążeniach z górnej półki. My tutaj w tym filmie skupimy się na domowej siłowni i na obciążeniach żeliwnych, olimpijskich, tych takich tańszych, bitumicznych i bumperach. Jedziemy! Nurki są zamontowane po to, żeby zważyć te obciążenia. Zrobimy sobie test na takiej, jak widzicie tutaj, wadze wiszącej i zważymy, jaka jest między nimi różnica wagowa i jaka jest różnica między tym, co deklaruje producent, i pogadamy sobie trochę na temat tych obciążeń. Podam Wam przykładowe ceny, na co zwracać uwagę, jakie wybrać pod swoje cele treningowe czy pod swój trening, pod swoją siłownię. Zaczynamy! Mówimy to sobie na przykładzie obciążeń 10-kilowych, bo akurat mam 4 rodzaje takich obciążeń. Zaczynamy od obciążeń bitumicznych. Są to najtańsze obciążenia. Taką dziesiątkę możecie kupić już w granicach 55 zł za sztukę. Oczywiście ceny są różne, jeżeli kupujemy w zestawie, jeżeli kupujemy na przykład w jakichś promocjach, to można kupić taniej. Dlatego też patrzcie sobie, bo czasami zarówno jeżeli chodzi o obciążenia bitumiczne, jak i żeliwne czy bumpery, czasami jest w zestawach taniej, więc podaję Wam takie przykładowe ceny. Te obciążenia są najtańsze i co jeszcze o nich mogę powiedzieć? Zdecydowanie zwróćcie sobie uwagę tutaj na szerokość tych obciążeń. To trzeba brać pod uwagę. Średnica otworów w zależności od producenta jest od 28 do 31 cm, jeżeli chodzi o otwór. Dlatego też musicie zwracać uwagę, jak sobie dokupujecie obciążenia, jaką macie średnicę gryfu. To jest dosyć istotne. Obciążenia moim zdaniem dosyć wdzięczne, jeżeli ktoś chce robić podstawowy trening na domowej siłowni, nie zamierza tym rzucać, nie zamierza robić za dużo ciągów, ma wygłuszoną podłogę, będą Wam służyć. To obciążenie ma około 10 lat, ja też dawniej na nich ćwiczyłem. Jak ktoś będzie tym rzucał, jak ktoś będzie nie szanował, rozwali te obciążenia. Zdania są podzielone. Część ludzi pisze, że to jest totalne gówno, żeby tego nie używać. Ja uważam, że można używać, jak ktoś ćwiczy rekreacyjnie. Jak ktoś ma mały budżet, albo na przykład taka pierwsza siłownia dla nastolatka, spokojnie Wam posłużą parę lat i możecie sobie odłożyć na inny sprzęt, na trochę droższy, którym w tym przypadku moim zdaniem jest żeliwo, i teraz sobie do niego przejdziemy. Drugi typ obciążeń, czyli obciążenia żeliwne, jedne z moich ulubionych. Ja na początku, jak miałem bitumiczne, to zawsze chciałem mieć żeliwne. Teraz mam sporo żeliwnych, mam też trochę bumperów, wchodzę też powoli w te olimpijskie, ale to dlatego też, że mam kanał na YouTube, staram się to rozwijać, chcę, żeby było też treści więcej dla Was. Lecimy. Co jeszcze Wam powinienem powiedzieć? Patrzcie na przykład to, co Wam powiedziałem na początku o bitumicznych. Bitumiczne mają szerokość prawie 5,5 cm. Co to oznacza? Że jeżeli będziemy kupować obciążenia bitumiczne i dźwigać duże ciężary, to weźcie pod uwagę to, że będzie tego miejsca na gryfie brakować przy stosunkowo niskim obciążeniu. Więc jeżeli ktoś, z reguły dzieje się tak, że jak rozbudowujemy swoje siłownie, stajemy się silniejsi, ćwiczymy coraz więcej, to zamieniamy bitumiczne na żeliwne, bo są właśnie obciążenia żeliwne, drugi typ, o których chciałem Wam powiedzieć, które mają średnicę właśnie otworu taką jak do gryfów takich bitumicznych 28, 29, 30 mm i to są drugie obciążenia, na które zwracamy uwagę. Tutaj już jest fajne to, taki talerz ma 4 cm, więc już na każdym 10-kilogramowym talerzu mamy 1,5 cm na gryfie, tak jakby zyskujemy, więc takich talerzy teoretycznie na takim gryfie, który tutaj mamy 32,5 cm, to takich talerzy żeliwnych założymy zdecydowanie więcej, no bo mamy 1,5 cm na jednym krągu zysku, więc to trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli już dźwigacie duże ciężary, takie powyżej 100 kg. Na pewno żeliwo będzie trwalsze niż obciążenia bitumiczne. Możecie z powodzeniem robić z nim coś takiego, rzucać na ziemię. Gorzej z Waszą podłogą, bardziej bym się tutaj martwił, bo z żeliwem się nic nie stanie, a podłoga może się wykończyć po czasie rzucania takim żeliwem. Ale to już każdego kwestia indywidualna. Druga sprawa jest taka, że żeliwo jest zdecydowanie droższe niż bitumiczne.
Najtańsze żeliwo, jakie znalazłem teraz w necie, tak na szybko, jak robiłem research, to około 89 zł. Żeliwo jest dużo wygodniejsze, jeżeli chodzi o nakładanie, o całą obsługę na siłowni, bo większość ma uchwyt właśnie takiej kierownicy. Z tego, co patrzałem na przykład na Allegro czy w jakichś stronach, znalazłem najtaniej, znalazłem 10-kilogramowy krążek 72 zł. Taki na przykład z Casportu, jak mam, kosztuje 164 zł, to już są droższe obciążenia. Musicie też brać pod uwagę średnicę właśnie gryfu, średnicę otworu, bo to jest też, to trochę identyfikuje cenę. Zależy, czy są jakieś takie mniej popularne otwory, czy większe, więc jak już sobie dokupujemy, czy jak wybieramy, czy jak kompletujemy, to musimy brać pod uwagę też gryf i brać pod uwagę obciążenie żeliwne. Ja mam u siebie obciążenia żeliwne, nie zamierzam ich sprzedawać, używam ich do części ćwiczeń. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych dwóch typów obciążeń i powiem Wam, na co też trzeba zwrócić uwagę kupując i dla kogo co będzie dobre. Obciążenia bumperowe, gumowe, one pochodzą z recyklingu, na przykład ze zużytych opon, oni to jakoś tam mielą, zbijają, formują i jeszcze raz potem zalewają. Fajne obciążenia, jeżeli ćwiczycie rzeczy crossfitowe i właśnie jest dużo rzucania tym ciężarem, jeżeli ćwiczycie jakieś rwania, tego typu rzeczy, bo jak takie obciążenie sobie rzucimy, to ono, widzieliście, nawet się odbije od ziemi, także nic mu się na pewno nie stanie. Ja sobie kupiłem drugiego gatunku, ale niczym się nie różnią od obciążeń pierwszego gatunku, tak jak Wam pokazałem na filmie. Co istotne, tutaj już jest średnica gryfu olimpijskiego, więc gryf do takiego obciążenia będzie dużo droższy. Jeśli chodzi o koszt takich obciążeń bumperowych, no to znalazłem najtańszy drugiego gatunku 89 zł za 10 kg. Oczywiście pewnie możecie znaleźć taniej gdzieś w zestawach czy w promocjach. Ja Wam mówię, jak to wygląda na takim pobieżnym szukaniu. Jeżeli by ktoś chciał konkretne oferty, to piszcie, coś spróbuję doradzić. I na co tutaj trzeba zwrócić uwagę? Jeżeli ćwiczycie, duże ciężary robicie, to weźcie pod uwagę, że on też jest bardzo szeroki. I na przykład jak już mamy 20-kilogramowy, to on ma już taką szerokość. A jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę 20-kilogramowy żeliwny, będzie miał taką szerokość. Czyli jest dużo mniejszy, więc dużo więcej tego ciężaru żeliwnego wejdzie na gryf niż olimpijski. Oczywiście można sobie kupić same 20 i wtedy się to jakoś tam skompensuje, ale pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś już dźwiga takie mega duże ciężary właśnie typowo pod trójbój, jakieś tam po 150, po 160, po 180 kg, to wtedy trzeba już celować w te takie drogie obciążenia, albo jeszcze jest właśnie czwarty typ obciążeń, który jest moim zdaniem też kompromisem trochę i sam do tego doszedłem, jak już kupiłem bumpery, że jednak trochę tego miejsca brakuje na gryfie i tutaj przeszliśmy do obciążeń właśnie takich olimpijskich. Ale one się tak nazywają olimpijskie, przyjęło się, że te olimpijskie to są te takie najbardziej wykalibrowane i to jest wtedy koszt obciążenia takiego olimpijskiego. Sprawdzałem z firmy na przykład Underfit, tam już producent daje gwarancję kalibracji, 268 zł za 10 kg. A tutaj mamy z Hop Sportu takie obciążenie 10-kilowe, olimpijskie też wchodzi, dużo mniej miejsca zajmuje na gryfie niż to, możecie sobie zobaczyć. Druga sprawa jest taka, że 20 też jest podobnej szerokości i takie obciążenie kosztuje 149 zł za 10 kg. Bardzo fajne, bardzo wdzięczne, fajnie leży w dłoni, więc jak szukacie obciążeń typowo już olimpijskich, a nie potrzebujecie rzucać jak bampery, to myślę, że warto iść w takie coś, jeżeli liczycie sobie koszty. Jeżeli szukacie takich tańszych, to znalazłem taką firmę Rebel Electro, oni robią tak jakby kopię tego. Tylko jest taki minus, że te obciążenia, czytałem opinie na Allegro i pisali ludzie, że strasznie śmierdzą. Mówię, a pierdolą, jak może obciążenie śmierdzieć? A faktycznie, mam już 2-3 tygodnie, wali takim plastikiem, że na początku w ogóle w strefie tej, w której były ciężary, tam się nie dało podejść. Ale z czasem to zwietrzało, z drugiej strony to jest domowa siłownia, trzeba pakować, zaciskać zęby, ćwiczyć, przekraczać swoje granice, więc myślę, że kosztem niższej ceny smrodek lekki nikomu nie zaszkodzi, więc można też kupić takiego typu obciążenia taniej. Teraz sobie to wszystko zważymy na takiej wadze, na szybko zobaczycie, jak to wygląda i lecimy z podsumowaniem. Obciążenie olimpijskie Hop Sport 10 kg. Tak to wygląda wagowo. Obciążenie żeliwne Casport 10-25. Obciążenie bitumiczne
10-12. Bumper, drugi gatunek, 10 kilo, 9-900. I jak widzicie po naszym teście z wagą, wyszło, że tak naprawdę najbliżej deklarowanej wagi 10 kg były w sumie te obciążenia olimpijskie z Hopsport. I bo weźmy pod uwagę tak, bumpery są drugiego gatunku, więc weźmy pod uwagę to, że mogły wrócić od kogoś już z jakiegoś zwrotu, więc zakładam, że mogły być wyczaskane, nie mam bumperów pierwszego gatunku, żeby to sprawdzić. To obciążenie bitumiczne było tam 10, chyba 13, ale ono też ma 6 czy 7 lat, więc weźmy pod uwagę to, że pewnie było przeważone i przez ten czas się trochę zużyło, więc automatycznie wygrywa obciążenie z Hopsport, jeśli chodzi o najbardziej waga deklarowana do rzeczywistej. Tylko z drugiej strony odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest faktycznie tak istotne. Ja wiem, zaraz ktoś oczywiście mądry w komentarzach napisze, że chińską wagą na ryby robisz testy. Nie chodzi o to. Chciałem wam tylko pokazać, że to jest tak naprawdę wszystko jedno i to samo. Nikt tutaj apteki nie robi. Tak naprawdę ja, czy większość z was, ćwiczymy sobie na domowych siłowniach po to, żeby być coraz lepszym, żeby przekraczać jakieś swoje granice, żeby sobie się zrelaksować, odstresować w domu. I tak naprawdę nie jest ważne, czy to obciążenie będzie miało 10, 12 czy 10, 8. Ważne, żeby to w miarę po prostu się zgadzało, czy to jest 10, bo jak będzie na przykład będzie ważyć 11, no to już jest problem. Ale sami widzicie, że granica jest błędu taka, że to na nic nie wpływa. Jak ktoś już faktycznie liczy sobie gramy, no to już startuje pewnie w zawodach, musi to wszystko mieć dopięte na ostatni guzik. Ale większość z was, z tym ja, nie musimy tego sprawdzać, więc no nie oszukujmy się i nie róbmy z siebie nie wiadomo kogo, bo też siedzą goście, co mi piszą komentarze, wyliczenia, że się nie zgadza, że coś tam, no ale kogo to tak naprawdę obchodzi? Głównie chodzi o to, żeby poćwiczyć, a moim zdaniem jest na tyle to wszystko, na tyle się to zgadza w takiej granicy błędu, że nie ma tu się co do tego przypieprzać. Ale zawsze będą się znaleźć, zawsze się znajdą komentarze i zawsze się znajdą płaczki, że jest nie tak. Jaka jest moja rada, jeśli kupujecie obciążenia? Jeżeli ktoś nie jest pewny, czy będzie ćwiczył, jest początkujący, ma mało kasy, można spokojnie iść w bitumiczne, jeżeli nie zamierzacie ćwiczyć właśnie żadnych rwań, rzucań, takich rzeczy, te obciążenia wam będą służyć. Jeżeli macie już zajawkę na jakieś takie rzeczy crossfitowe, na takie rzucania, rwania, jakiś trójbój, trzeba myśleć o właśnie bumperach, czy ewentualnie obciążeniach olimpijskich. Od razu bym szedł w gryf olimpijski, od razu bym szedł właśnie w bumpery albo w olimpijskie, w zależności czy bardziej idziecie w klatę, czy bardziej idziecie właśnie w ciągi, w rzucania, w rwania. Jeżeli chcecie ćwiczyć klasycznie w domu, na domowej siłowni, trochę martwego ciągu, trochę przysiadów i taka siłownia, powiedzmy jak u mnie, normalna domowa siłownia, szedłbym w żeliwo, bo wychodzi stosunkowo, jest najtrwalsze, jest tańszy gryf, albo ewentualnie w takie obciążenia, jak ktoś chce już mieć fajną taką siłownię na wypasie, tylko weźcie pod uwagę, że będziecie gryf łamany też musieli kupić droższy. Taki gryf kosztuje na przykład 480 zł w promocji, a gryf żeliwny kosztuje 200. Obciążenia żeliwne kosztują 80, a takie kosztują 140, więc tak naprawdę będziecie mieć za połowę budżetu też trwałe, solidne, żeliwne obciążenia. Mam nadzieję, że wam się podobał ten szybki poradnik. Piszcie, jeżeli macie pomysły na kolejne filmy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych obciążeń, też piszcie w komentarzach. Szukasz sprzętu, zajrzyj na grupę. Zapraszam do śledzenia innych moich social mediów. Jesteś pierwszy raz na kanale, zostaw suba. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, hej!